Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartek 11 stycznia 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje nam broszurka z Biblią na co dzień. A dziś w księdze proroka Izajasza w 48 rozdziale i 10 wierszu czytamy: próbowałem cię w piecu cierpienia. Zaś apostoł Paweł w liście do Kolosan w 4 rozdziale, 2 wierszu powiada: w modlitwie bądźcie wytrwali. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Jaką jest moja, twoja wiara? I każdy z nas potrafi odpowiedzieć na to pytanie w różny sposób. Ale niewątpliwie wiara wędruje różnymi drogami i ścieżkami. Raz są to drogi piękne, jasne, na których jasno świeci słońce, wszyscy są pogodni, uśmiechnięci, szczęśliwi, zadowoleni i chciałoby się, by ten czas trwał w nieskończoność. Ale też na drodze wiary są zakręty. Na drodze wiary są także wszelkiego rodzaju wyboje. Czasem trzeba stromo wędrować pod górę, a innym razem jest bardzo ciemno. Bardzo ciemno. I wydaje się, że wszystkie światła zgasły, że nastał jakiś jeden wielki, potężny mrok i teraz człowiek nie wie, co dalej, co począć, co zrobić, jak się zachować, co powiedzieć. No bo co ma zrobić człowiek, kiedy musi patrzeć, jak lampa życia drogiej, kochanej, bliskiej osoby powoli gaśnie? Co ma powiedzieć człowiek, który usłyszy diagnozę i słowa, że już współczesna medycyna może rozłożyć ręce i jest bezradna? Co czuje człowiek, kiedy w okamgnieniu, w jakimś zdarzeniu traci cały dobytek swojego życia? Z oczu płyną łzy bólu, żalu, goryczy. I nie wie człowiek, co zrobić. Ale chcę tobie powiedzieć, że nie jesteśmy wówczas sami, że na tej drodze wiary jest z nami Wszechmogący Bóg. On twoją, moją wiarę próbuje. On powiada przez apostoła, że dotąd nie przyszło żadne doświadczenie, które przekraczałoby siły nasze, ale z każdego doświadczenia Bóg da wyjście i to zwycięskie wyjście. Dlatego dał człowiekowi wspaniały dar w postaci modlitwy. Modlitwa jest niczym innym jak rozmową. Rozmową z Bogiem, ze Stwórcą nieba i ziemi, jest rozmową z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. To nie jest zwykła rozmowa, którą my prowadzimy na ulicy, w sklepach, pracy, na służbie, ale to jest szczególna rozmowa, pełna wiary, pełna pokory, pełna uniżoności i pełna czci. Czci oddawanej Bogu. Modlitwa jest niczym innym jak wylaniem swojego serca, swojej duszy przed Bogiem. Dlatego apostoł mówi: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Tak, ten Bóg ma o ciebie i o mnie staranie. On dopuszcza pewne rzeczy, ale nigdy człowieka nie opuszcza. O, jakimś pięknym byłby świat, gdybyśmy więcej i częściej się modlili, a nie udawali, że się modlimy. Nasze relacje rodzinne, domowe, koleżeńskie byłyby zupełnie innymi, gdybyśmy w modlitwie stawali przed majestatem Boga i jeden o drugiego prosili. Dziś
Apostoł Paweł przypomina nam o modlitwie. Więcej byłoby na świecie pokoju, gdybyśmy częściej się modlili. Więcej byłoby miłości, serdeczności, zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka, a mniej nienawiści i złości, gdybyśmy uginali swoje kolana, składali ręce do modlitwy i korzystali z daru, który dał nam Bóg. Dlatego proszę Cię, drogi słuchaczu, drogi strażaku, poświęć kilka chwil i westchnij ze mną do Boga. O Wszechmogący, naucz nas naśladować Syna Twojego i jak On w modlitwie szukać społeczności z Tobą. Każda chwila spędzona na rozmowie z Tobą przybliża do lepszego i głębszego poznania Twojej sprawiedliwości. Proszę Cię, Panie, daj nam ducha modlitwy i posłuszeństwa, abyśmy przez modlitewną społeczność z Tobą przygotowani zostali do przyjęcia chwały zbawienia wiecznego, chwały objawionej w Betlejemie, chwały, którą Ty nam darmo dajesz. Racz błogosławić dzisiejszy dzień i bądź z nami na wszystkich drogach i ścieżkach naszych. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Strażacy dobrej strażackiej służby, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.